Uczmy się miłości w szkole Jezusa, gdyż konkretna miłość to dowód tożsamości chrześcijanina. Papież mówił tak do 70 tysięcy nastolatków przybyłych na swój jubileusz obchodzony w ramach Roku Miłosierdzia. Przed południem Franciszek odprawił dla nich mszę na placu świętego Piotra. W homilii zauważył, że miłość to znaczy dawać coś z samych siebie, jak Jezus, który daje nam swoją wierną przyjaźń i wciąż Ciebie kocha i jest blisko Ciebie. Wierzy w Ciebie bardziej niż Ty sam wierzysz w siebie, mówił papież. Jeśli słuchacie Jego głosu, dodał, to On złoży w Waszym sercu dobrą intencję, którą jest miłowanie nie posiadając. Miłowania ludzi nie chcąc ich zawłaszczyć, ale pozostawiając ich wolnymi. A wolność to nie czynienie zawsze tego, na co mam ochotę. Wolność jest darem możliwości wyboru dobra. Wolnym jest ten, kto wybiera dobro, choć jest to trudne. Prawdziwym bogactwem, dodał papież, jesteście wy, a nie rzeczy, które posiadacie. Non ha prezzo e non si commercia, non è un app. Wasze szczęście jest bezcenne. I nie jest na sprzedaż. To nie jest aplikacja, którą można ściągnąć na telefon komórkowy. Nawet najnowsza wersja nie pomoże Wam stać się wolnymi i wspaniałymi w miłości. Ponieważ miłość jest dobrowolnym darem człowieka o otwartym sercu, to jest ona piękną odpowiedzialnością, która trwa przez całe życie. Jest codziennym zaangażowaniem osób, umiejących realizować wielkie marzenia. Na zakończenie homilii Franciszek przypomniał młodym, iż wie, że są oni zdolni do gestów wielkiej przyjaźni i dobroci. Jesteście wezwani do budowania w ten sposób przyszłości, razem z innymi i dla innych, nigdy przeciwko komuś innemu, podkreślił. Zachęcił także, by ich codziennym programem były dzieła miłosierdzia. Ćwicząc się w nich, staną się bowiem mistrzami życia. W ten sposób będziecie uznani za uczniów Jezusa, a wasza radość będzie pełna, podkreślił Franciszek.